wiesz, jak to powinniśmy zrobić. Powinnaś podać mnie tę rękę, bo ja tak z łapą się nie wychodzi. Proszę. Do kobieta. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Oficjalne powitanie. Teraz chwila dla reporterów. Dziękujemy. No to mamy stresującą Magdę. To jest program kameralnie, oczywiście. A siedzimy dzisiaj w Uberze, wyobraźcie sobie. Ale co ważne, to jest samochód elektryczny, w którym ostatnio jeździliśmy. To znaczy, jeździliśmy elektrycznym, jednym nie tym. Jednym z nich. Tak. Który miło wspominamy. Tak. Zobaczcie, była ten film. Była mega zabawa. Była mega zabawa, tylko tamten był dużo mniejszy i niestety nie miał bocznych szyb. No nie był. Chociaż tak ktoś mi napisał w komentarzu, że jednak można je dokupić. Kiedyś ten samochód jeszcze wezmę. Chcieliście, żebym nagrał McDonalda, może się uda. A dzisiaj nagrywamy tak w ogóle z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który zaczyna się 16 września, kończy się 22 września Europejskim Dniem bez Samochodu. Niesamowite. Jakkolwiek ja nie wyobrażam sobie swojego programu bez samochodu, tak dzisiaj próbujemy przynajmniej zredukować liczbę samochodów, gdybyśmy mieli tak policzyć, do minimum, tak. Bo tak to mielibyśmy 3, bo dzisiaj mamy kierowcę, któremu bardzo dziękujemy w ogóle, że nas dzisiaj ma okazję wozić. Tak to mielibyśmy 3 samochody, albo przynajmniej 2, więc redukujemy dzisiaj do jednego i to jeszcze do elektrycznego, więc już w ogóle zieloni, cieszcie się. Bardzo eko dzisiaj. Tak, dzisiaj jest bardzo eko. Ja w ogóle nie jestem zwolennikiem eko, ani nie interesuję się nigdy tą technologią, ale kiedy mam okazję się przejechać, to cały czas się przekonuję do tego powoli. I w tym roku 20 polskich miast organizuje różnego rodzaju imprezy. W tym 22 września w Warszawie, jak co roku, mamy darmową komunikację, do czego Was zachęcamy oczywiście. Spróbujcie, przyjedźcie się, jeżeli jesteście zmotoryzowani, to dzisiaj mamy 21. Koniecznie musimy to sprawdzić. Zróbmy to. Ja ostatnio już do tego stopnia przerzuciłem na samochód, że naprawdę o komunikacji miejskiej powoli zacząłem zapominać. Ale na przykład na takie ważne wydarzenia jak na maturę komunikacja miejska mnie dowoziła. Po prostu bałem się, że będą korki i nie zdążę. A tramwaj w korkach przynajmniej w Warszawie nie stoi. Magda jest mistrzem transportu. Ale żeby nie mówić zbyt wiele, ale się trochę wstydzi. To tylko jedną Wam zdradzę. Kiedyś w liceum ze znajomymi postanowiliśmy pojechać do Wrocławia. O matko. I jako, że jestem z Kielc... A czekaj, to pociągiem. Pociągiem jechaliśmy, tak. Mhm. Jako, że jestem z Kielc, to musieliśmy na początku dojechać do Krakowa. I ten pociąg był w nocy, więc jechaliśmy... To było lato, no ale było dosyć zimno, bo była noc. I dojechaliśmy do tego Krakowa, wysiedliśmy na tej stacji. Było strasznie zimno, a mieliśmy tam przesiadkę chyba ponad 1,5 godziny. Jaki to był miesiąc? Czerwiec. Zimno było w czerwcu. No zimno było w nocy, chłodno w sensie. No dobra, może nie zimno, ale chłodno. Jakaś alternatywna rzeczywistość. I dojechaliśmy do tego Krakowa. Siedzieliśmy na tym jednym peronie, praktycznie uwięzieni tam. No i czekaliśmy sobie do ponad 1,5 godziny i nagle podjechał pociąg. A że ja ogólnie z pociągami wcześniej za bardzo nie miałam styczności, bo zazwyczaj jeszcze innymi środkami lokomocji, to jakoś nie zarejestrowałam tego, jak idą te tabliczki informacyjne z miastami, bo tam po kolei jest wyciąg tych miast, nie? No. No i jako, że jechaliśmy do tego Wrocławia i byliśmy większą grupą i byliśmy już tacy zmarznięci, zmęczeni, wykończeni i zobaczyliśmy tam Wrocław. No i wsiedliśmy gdzie? Do tego pociągu, na tej tabliczce informacyjnej, gdzie są te miasta po kolei wypisane. Ale na pociągu? Na pociągu, masz takie tabliczki. Więc stwierdziliśmy, że no jak Wrocław, to Wrocław, więc wsiadamy. No i wsiedliśmy. No i mieliśmy cały przedział dla siebie, bardzo fajnie, sympatycznie, porozkładaliśmy się. Już wyjęte zostało jakieś jedzenie, muzyka, tutaj jakieś poduszki. No i przejechaliśmy sobie tak jakoś około 5 stacji i nagle przychodzi konduktor sprawdzić bilety. No i daliśmy mu te bilety, zadowoleni, on też wchodzi taki zadowolony, taki widać jajcarz. No i sprawdza nam te bilety i tak patrzy na nas i mówi: ale gdzie wy, kochani, jedziecie? No my tak patrzymy na niego, no do Wrocławia. A on do nas, że ale ten pociąg nie jedzie do Wrocławia, on jedzie do Zakopanego. Bo on wszedł z takim humorem, z takim uśmiechem, że mówimy: no jajcarz. Ale jednak nie żartował. W takim razie w ogóle przechodząc do natury eko, ja nie jestem tego fanem, może mam silnik 1.6 i staram się zmniejszyć zużycie paliwa i dwutlenku węgla oczywiście, ale do tego poniekąd zmuszają mnie ludzie, którzy te samochody produkują, ale nie narzekam obecnie przynajmniej. Ogólnie wiadomo powszechnie, że samochody zajmują zbyt wiele miejsca, rzeczywiście to widzę. Bo tych samochodów zaczyna być za dużo. No tak, no jak rodzina ma, powiedzmy. Ja już nie mogę parkować w Warszawie. No, mieszkając w Warszawie, to ja
dopóki słoiki nie wyjadą, to ja nie mam gdzie parkować. Wkraczasz na bardzo niewłaściwy grunt w tym momencie. Dobrze, słoiku, w takim razie ty nie jeździsz samochodem po Warszawie, dobra? Ty jeszcze nie masz tego problemu, ale... Jeszcze, bo nie ma gdzie parkować, dlatego nie jeszcze. Ale dlatego możesz skorzystać z tych parkingów, parku i jedź. No mogę, ale w sumie nie korzystałem nigdy. Ale ja nie mieszkam poza miastem, bo to jest dla ludzi, którzy mieszkają poza miastem. Muszę sprzedać samochód. Na przykład. I przesiąść się na rower. Na rower. Nie, ale... Na spacer wyjść. Ty, ale rower sprzedałem już wcześniej. No to... Także nie. Albo jedno, albo drugie. Ale widzisz, sprzedasz Ale rowerem też w sumie mógłbym jeździć. Kupisz rower. I zobacz, jaki wypasiony będzie. Nie wiem, jak to teraz jest z jeżdżeniem po chodnikach, bo ja się boję jeździć po ulicy. Nie wiem, czy są mandaty, bo są oczywiście ścieżki rowerowe, ale nie wiem, czy są mandaty za jeżdżenie po chodniku, no. Weźcie mi, napiszcie w komentarzu, czy można, bo ja chętnie, nawet jak sobie kupię ten rower, jakiś kiedyś inny. Ten super ekskluzywny. To chciałbym, tak, ten w cenie samochodu, to chciałbym wiedzieć, czy mogę jeździć po chodniku, bo ja po ulicy się boję. Znalazłem takie wyliczenia, Boże, nie wiem, czy to jest prawda. Co roku w Polsce w wypadkach ginie około 7 do 8 tysięcy osób, a 20 tysięcy zostaje inwalidami. Skoro tyle osób ginie... No. Ale społeczeństwo ma tyle samochodów w garażu. Tak, ale z tego co się dowiedziałem... Czyli ten też nie może być kiepski, tak? Bo z tego co się dowiedziałem, jeden aut, na rodzinę, jedno na rodzinę. Auto? Tak. Co ty gadasz? Tak, jedno. Tak było. Tak było, a nawet w tych większych miastach podobno i dwa. Ale samochodem elektrycznym tutaj mamy zasięg 130, tak? W pełnym naładowaniu. Co pierwsze napotykamy, to, że nie ma stacji do ładowania. Szczególnie na tamten, który jest podłączany do gniazdka 230 V i nie ma przejściówki. W tych innych już jest mniejszy problem, tak? W tych innych jest mniejszy, bo w dużych miastach jakieś takie stacje dokujące są. Ale na trasie? No na trasie jest ciężko. Może w tym momencie też jestem ignorantem, ale to też bardzo chętnie bym się od Was dowiedział, czy są takie stacje dokujące na trasie. Słuchaj, ponad 30% ludności w krajach Unii Europejskiej jest narażone na hałas, który powoduje zaburzenia zdrowotne. Ci, którzy lubią na przykład mieć przelotowe tłumiki albo wywalają sobie katalizator, to przyczyniają się do tego hałasu. Albo motory. Ty jesteś motocyklistka. No jest. Tak, powiedz nam coś o tym. Dlaczego motor? To taka, no... Wiele z nich nie spełnia normy. Jakbyś tak potknęła taki, wiesz, miernik, dobra, ale to tych decybeli jest mnóstwo. Nie spełniają normy, już bez przesady. Moje spełnia. Jeżdżę, lubię. To jest taka miłość z pokolenia na pokolenie, zaszczepiona od mojego taty. I no co, no... Ja to bardzo lubię i za motocyklistami jestem jak najbardziej. Módlmy się o Ciebie, żebyś tam organów nie musiała kiedyś dawać. Wolę już nawet poświęcić komuś ten transport, żeby mnie ktoś przewiózł. Ale motor? Ja osobiście nigdy nie wsiądę na motor. Przysięgam to przed kamerami i nie wsiadam. Absolutnie nie wsiądę. Nie. Może na jakąś motorynkę po osiedlu, jak się byś się chciała przejechać. To... Skuter może. Skuter, ale na Co drogę ty? Nie wyjadę tym. Bo oni mówiłaś, że mają taką komitywę między sobą, tak. Czego nie ma pomiędzy kierowcami. To jest bardzo fajne. Samochodów. Jak sobie przyjeżdżają motocykliści i się wymijają, tak. Na pasach ruchu, to zawsze rączka jest wystawiona i trzeba się przywitać. Nie, to ja się nie trzymam tego motocykla, to już na pewno nie. No widzisz. Pomachać nie umiem. I co jeszcze znalazłem, to, że masowa motoryzacja, to ja nie wiem, ja tego nie mówię jako pewnik. Oczywiście to jest wszystko do sprawdzenia, ale podobno masowa motoryzacja przyczynia się m.in. do otyłości, raka, alergii, nerwic i stresu. Ja jestem przeciwko. To rozważ, ale czemu przeciwko? Ja się nie zgadzam z tym. Masowa motoryzacja przyczynia się do otyłości. Bo ja wiem, że ty lubisz takie gadki, to weź mi to wytłumacz. Ja lubię, dobra, ja ci wytłumaczę. Słuchaj, tak. Otyłość, tak? Do stresu? Ale poczekaj, otyłość. Faktycznie, tak? Trochę mnie stresuje. To jest logiczne, tak? Bo zamiast... Pojeżdżę. Bo ludzie są bardzo wygodni teraz, tak? I wybierają nawet na te najkrótsze trasy, które mogliby pokonać sobie pieszo albo właśnie rowerem. Tak. No ale załóżmy, że nie każdy ma rower, tak? No to pieszo. Wiesz, najbardziej mnie bulwersuje to, jak pani z wózkiem na przykład, albo pan z rowerem wsiadają do komunikacji miejskiej. Ale co mają zrobić jakkolwiek z tym wózkiem? Fajnie, że się przesiadają. Zostawić? Nie, w sensie, no i skoro idą już na ten spacer, no to niech zredukują transport kołowy do minimum. No po co przejechać jedną stację do parku z wózkiem, skoro można się przejść i to dziecko będzie zdrowsze. Ale może jedna stacja jest dosyć długa. To powoduje gdzieś tam tą otyłość, jeżeli cały czas tylko się wysługujemy tym autem. To prawda, przez ostatni miesiąc przytyłem 7 kg. No widzisz, bo nie chodzisz. Tak, no. bo nie chodziłem, przyznaję się. No właśnie. Raka. No z tym nie umiem znaleźć powiązania. Błagam, tylko...
bo ja wiem, że to jest ostatnie modne słowo na YouTubie. Tu, nie śmiejmy się z tego. Tutaj nie widzę powiązania pomiędzy motoryzacją. Nie, to nie w tym sensie, to tak. A co do nerwicy i stresu? No to bardziej można wytłumaczyć. Ale co prawda, że samochód wyzwala dużo takich negatywnych emocji. No, znaczy, zależy w kim. No we mnie czasem tak, przyznaję się. Niektórzy użytkownicy drogi są zdecydowanie zbyt agresywni. O, no, jeżdżą na przykład za blisko. Tak. Za blisko, albo wykonują jakieś dzikie manewry. Tak, na przykład uwielbiam to zjeżdżanie z pasa na pas cały czas. Przed maską. Slalom, przed maską. Tak. Ale wiesz, głównie ktoś tak robi, prawda? Nie, w to też nie wchodźmy. Nie będziemy takich rzeczy opowiadać. Każdy to wie, każdy napisze. Napiszcie, kierowcy, których samochodów zdecydowanie najczęściej się tak zachowują. I zobaczysz, co będzie. Owszem, są ludzie, którzy tak jeżdżą w taki określony, agresywny sposób, ale to są jednostki, które nie mają wpływu na, powiedzmy, jak teraz rozmawiamy o marce, to nie mają wpływu na tą daną markę. A my żyjemy tymi stereotypami, bo ciężko za to ludzi winić. Tym nie żyć właśnie. Nie żyjmy stereotypami. Tak, bądźmy szczęśliwi bez stereotypów. Jezus Maria, ale nam się zrobił. Słuchajcie, macie jedyną w swoim rodzaju powtarzalną okazję do tego, żeby wsiąść do komunikacji miejskiej bez biletu. Ja. Nikt was za to nie złapie, więc ci wszyscy, życie na przypale, cwaniaczki, proszę bardzo, macie swój dzień, możecie wsiąść i jeździć. A pozostałym osobom, życzę fajnego dnia, żebyście sobie pojechali na jakąś wycieczkę może, tak? No jak już macie za darmo, pod miejskim pociągiem to trzeba na przykład pojechać, tak? Jest bardzo wiele fajnych miejsc, ostatnio sprawdzałam, także wystarczy poszukać, no wiem, ty jesteś mistrzem sprawdzania podmiejskich miejsc. Mistrzem fajnych miejsc. Nie, ale ogólnie mój program bez tego nie istnieje, także dzisiaj znaleźliśmy taki pewien kompromis. Nadal ze samochodu nie zrezygnowałem, chociaż ostatnio policzyłem, że ostatni film, który się odbywał w moim samochodzie, był ponad 2 miesiące temu. Serio? Tak. Dwa miesiące temu. Ostatnim filmem w moim samochodzie był McDonald's Challenge z Jackiem Gazinowskim. Dzisiaj nadal kontynuujemy tradycję pozostawania poza moim samochodem, no ale mamy dobrą do tego okazję. A my co? Kończymy. Tak? Tak. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Szufla na ostatek. Proszę. O, dziękuję. Ułatwiasz mi zadanie. To na razie. To był program Kameralnie. Oczywiście chodźcie na Instagrama. Tak? Tak. Co jest następne? Snapa? Face'a? Tak. I na koniec? Bo? Ale Snapa bo? Tak, Snapa bo? Bo ostatnio dużo się tam dzieje. Brawo! Brawo. A, koszuleczki oczywiście. Mam sobie kupić. Ja dzisiaj na sobie ja takiej nie mam. Też taką masz. Ty masz tanktopa takiego w ogóle fajnego, także chcecie być jak Magda, to wiecie gdzie wchodzić. Linki w opisie. Dołączajcie do grupy na Facebooku. Bo tam różne rzeczy są wcześniej, pojawiają się materiały, które na przykład na tym głównym fanpage'u, do którego również zachęcam, nie ma. No same fajne rzeczy. I możemy się wymieniać swoimi poglądami, tak jak w komentarzach, do czego was zachęcam. No i co? Tradycyjnie. Na razie. Dziękujemy. Do widzenia.